jestem dyrektorem sportowym swojego klubu. W pierwszej kolejności kogo kupuję? Ronaldo. Łukasza Podolskiego. Z realnych? Ale tak z polskiej ligi pytasz? Patrzę, jakich ma zawodników. Ale ściągasz konkretnego? Myślę, że nie. Muciego. Przedłużyłbym kontrakt Leona jeszcze na 2 lata. Najbardziej niedoceniany piłkarz Ekstraklasy? Co znaczy to? Niedoceniany, że za mało się mówi, jak jest dobry. A jest naprawdę jakościowy, fajny piłkarz. To są pytania. Kurde, szybkie strzały, to trzeba myśleć. Wydaje mi się, że Bartek Nowak od nas z drużyny. Naprawdę robi fantastyczną robotę, ma liczby, a często się mało o nim mówi. W tej chwili mogę powiedzieć w klubie 2 zawodników z EZ Radomiak. Luizą i Michał Kaput. Ja bym powiedział, że kiedyś to był Taras Romańczuk, bo on mega dużo, wiesz, mega wyglądał, ale był niedoceniany. Teraz przez to, że Jaga tak dobrze gra, to też jest duża jego zasługa, bo wrócił do formy. A jak ja z nim jeszcze byłem z nim, to wiesz, on dobrze grał i później tak była cisza dużo, a robił robotę dla Jagiellonii. Nie, ja tak szybko ci nie opowiadam. Może być od was nawet. Od nas, ale to Jokota, to już poszedł. Mhm. Już nie ma go. Akurat chyba wspomnieliśmy przed chwilą o Patryku Sokołowskim, jako że go dobrze znam i wiem, jaki to jest zawodnik. Najlepszy trener w Ekstraklasie poza twoim trenerem? Myślę, że Kosta Runajcz po dobrą pracę w Pogoni zrobi teraz coś w Legii. Urban. No myślę, że Dawid Szulczek. Kurczę, no to nie jest takie oczywiste. Niech będzie Dawid Szwaga, bo jest mistrz Polski, tak? Kosta Runajcz, bo był moim trenerem w Pogoni i wiem, jaki wpływ miał na Pogoń, na to, w którą stronę Pogoń poszła za jego wodzą i jak rozwinął ten zespół i klub. Największy burak w lidze na boisku? Podolski Josue. No wydaje mi się, że Josue. Ale to już, nie, że tak powiem, nie mam 18 lat, żeby dać się prowokować tego typu zagrywki. Mam w głowie sytuację na pewno nie jedną z Josue. Taki ma styl bycia na murawie. Nie wiem, jak jest poza, ale jeżeli miałbym jedną osobę scharakteryzować, to zdecydowanie on. Nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale myślę, że Josue. Mam też pojedyncze sytuacje z meczu z Jakowa jeszcze z zeszłego sezonu z Wartą i też dałoby się kogoś tam wybrać z Jakowa, ale myślę, że to emocje meczowe. Powiem ci, że ja nigdy nie miałem tak szczerze nic na boisku. Tak szczerze, zawsze. Nie, naprawdę, tego to nie, okay. Nie powiem, bo... Sędzia, na którego nie chcesz trafiać w swoich meczach? No powiedziałbym, że... No Frankowski nam nie pomaga. Nie, chyba nie ma takiego. Jednego razu Daniel Stefański troszeczkę mi podpadł, a to chyba w pierwszym sezonie jeszcze w Ekstraklasie. Później raczej nie miałem z nim negatywnych emocji jakichś związanych. Akurat ja z sędziami mam naprawdę dobry kontakt. Uważam, że nasi sędziowie w Ekstraklasie są na bardzo wysokim poziomie i są też niedoceniani w kontekście tego, jak sędziują w innych ligach i naprawdę nie wiem, czy jakiś sędzia mi podpadł, ja chyba też żadnemu, więc wydaje mi się, że mamy dobre relacje. Nie mam nikogo. Najlepsi kibice w Polsce? Górnik Zabrze, Torcida. Poza Górnikiem? Kogoś lubisz oglądać? Myślę, że Legia ma fajnych kibiców. Legii teraz. Na pewno kibice Legii robią dobre wrażenie, szczególnie na arenie międzynarodowej. Obiektywny, mówiąc, wiadomo, dla mnie to zawsze serce Radomiak, ale najlepiej się reprezentuje w Polsce Legia Warszawa. Najgorsza podróż na mecz Ekstraklasy? Nie ma, bo zawsze kocham też wyjazdowe mecze, podróże, czasami okej, jeździmy z autokarem, ale zawsze są fajne, zawsze są, można sobie sprawę załatwić, inne w autokarze, czy w samolocie, nie, bo nie lecimy, ale w miarę w autokarze. No są wyjazdy do Pogoni albo gdzieś tam daleko, ale to nie są tak, że teraz powiem, och kurczę, okay, muszę tam jechać, tylko jak grasz 20 lat piłkę, to masz doświadczenia. W sumie tutaj w Legii to nie ma jakichś takich dalekich wyjazdów, ale w Miedzie jak się jeździło na Jagiellonie gdzieś, to takie długie.
siedzisz 8 godzin w autokarze i myślisz o wszystkim, co no wszystko możesz robić, czytać książkę, oglądać Netflix, karty grać i tak możesz 3 godziny dalej. To jeszcze chyba w barwach Pogoni Szczecin mecze w Białymstoku. Pamiętam dobre 10-11 godzin w autokarze. Co robiłeś w tym autokarze wtedy? Za każdym razem próbowałem zasnąć, ale się nie dało. Jak dobrą ligą jest Ekstraklasa? Jakbym powiedział, że jest w okolicach top 10, to bym przesadził, ale myślę, że do 15 miejsca w Europie jesteśmy w stanie się zaliczyć spokojnie. Na pewno jest bardzo intensywną ligą. Często zawodnicy, którzy przychodzą do naszej ligi, pierwsze zdania, jakie wypowiadają, to, że byli w szoku, że jest taka intensywność. I faktycznie jest spora intensywność. Bardzo dobra liga, uważam, bardzo rywalizująca, tak? Wiadomo, że czasami nie przypada to się może na jakość piłkarską, ale wydaje mi się, że z roku na rok, szczególnie pokazują to europejskie puchary, idzie nam z tą jakością coraz lepiej i ta nasza liga wcale nie jest taka słaba, jak się wszystkim wydaje. Piłkarze, które tutaj przychodzą do Radomiaku, mówią prosto, jest coraz trudniej, nie? Że coraz jest trudniej się gra tutaj. Myślę, że jest dobrą ligą, że jest duży potencjał i że takie z oceniania od innych ludzi za słaba, bo moim względem lepsza liga, jak ludzie to widzą. Myślę, że jest troszeczkę niedoceniona, bo pokazuje, że dużo zawodników, którzy tu przychodzą, nie mają aż tak łatwo.